No dzień dobry, moje poletko lawendy, niektórzy z Was mają więcej, niektórzy mniej. Jest 22 chyba już marca, tak? No dzisiaj jest dzień wiosny, 21. Pierwszy dzień wiosny, czas się wziąć za robotę, słuchajcie. No nie obciąłem jesienią, kwiatki się rozleciały, lawenda się wysypała. Myślę, że na wschodzie będzie sporo młodej fikóweczki, ale czas na cięcie pielęgnacyjne. Pędy są nierówno ułożone. Te stare kwiatostany, nie wygląda to dobrze. I takie cięcie pielęgnacyjne możemy teraz zrobić. Co innego z cięciem odmładzającym, takim ostrym, to cięcie będziemy robić dopiero w maju, jak lawenda będzie już miała pierwsze objawy wzrostu. A teraz po prostu zrobię tylko takie cięcie pielęgnacyjne, zagęszczające, żeby lawenda się ładnie krzewiła, rozrastała. O, nie wszystkie krzaczki są jednakowe, ale co zrobisz, nieważne. Posadziłem sobie tu takie poletko przed domem, żeby mnie odrobinę chroniła ta lawenda przed kleszczami, komarami. A jak ktoś ma już taką no, sporą lawendę starą, to też obcinać tylko te suche kwiatostany? Czy jeżeli chcemy zachować tam wielkość i kształt, to tak. Jeżeli będziemy chcieli zrobić cięcie odmładzające, to pokażemy dopiero w następnym filmiku, tak Pani Michalina? Aha, okay. Nie teraz, to jest jeszcze za wcześnie. Dzisiaj ma być mróz, jutro ma być mróz, nie wiadomo co jeszcze z pogodą będzie. Lawendę byśmy pobudzili mocno do wzrostu i by mogło być źle. A tak tylko ją gdzieś doprowadzam do stanu, żeby była po prostu ładna, uczesana, jak po fryzjerze. Pozdrawiam Panie, które kiedyś mi to obcięły bardzo ładnie, ale nie chcę drugi raz przyjechać i zrobić tego samego. Muszę sam. Też ucinam wiele wierzchołków. Lawenda się zagęści, ale ona ma 3 lata i jeszcze takiego cięcia odmładzającego nie potrzebuje. Czyli robimy tylko takie po prostu wyrównanie. Ja akurat robię na takie kuleczki, bo to ładnie z piętra widać. Czyli część czubeczków tych najwyższych i te suche kwiatostany teraz obcinamy. O, ta była później dosadzona. Gleba 6RZ, lawenda sobie bardzo dobrze radzi. Pięknie to się wszystko nam potem zagęści. O, no jeszcze pucha Michalina. Dobrze.